Witrektomia jest to operacja, której celem jest wycięcie ciała szkliste z wnętrza oka. Całe wnętrze oka wypełnia taka galaretka jak płynne szkło, ciało szkliste. Dosyć często w różnych stanach chorobowych, na przykład w razie cukrzycy, po skaleczeniach gałek ocznych dochodzi do krwotoków do tej przestrzeni, rozrostu patologicznych naczyń, rozrostu tkanki włóknistej i po pierwsze światło nie może przedostać się do siatkówki, bo tutaj są liczne przeszkody, a po drugie te zmiany rozrostowe pociągają siatkówkę, odwarstwiają i wtedy już dochodzi do nieodwracalnej utraty widzenia. W ścianie gałki ocznej wykonujemy trzy otworki. Przez pierwszy wprowadzamy do wnętrza gałki specjalny nóż, tak zwany witrektom, który wycina nam ciało szkliste i jednocześnie usuwa wycięte fragmenty na zewnątrz oka. Przez drugi otworek wkładamy światłowód, który oświetla wnętrze gałki ocznej i pozwala chirurgowi ocenić, w którym miejscu znajduje się witrektom. Przez trzeci otworek do oka podawany jest płyn, który pozwala utrzymać odpowiednie ciśnienie w gałce ocznej. Witrektomia to jest wycięcie całego ciała szklistego i tego patologicznego i nawet w tych fragmentach, które są zdrowe. Zastępuje to płyn, który może być u pacjenta potem do końca życia. Zabieg trwa również, czas trwania jest zróżnicowany. Może trwać od pół godziny do nawet kilku godzin. Witrektomię łączymy w jakiś stopniu czy w jakiś sposób z usunięciem soczewki. Czasami robimy to jednoczasowo, czyli usuwamy soczewkę, nawet jeżeli jest przezroczysta, wykonujemy witrektomię i zabezpieczenia laserowe siatkówki. Czasami usunięcie soczewki wykonujemy 2-3 tygodnie wcześniej. Jest to jakby bezpieczniejsze dla oka, bo składamy operację na 2 etapy. Oko lepiej wtedy znosi dwie mniejsze operacje niż jedną bardzo dużą, ciężką, długotrwałą. Te zabiegi wymagają dużej precyzji, a przede wszystkim najważniejsza jest jednak wiedza, bo musi chirurg wiedzieć, co chce zrobić i co zrobić w danym momencie. Zabiegi witrektomii różnią się w sposób zdecydowany od zabiegów chociażby w akumulsyfikacji zaćmy, gdzie zabieg u każdego pacjenta jest bardzo podobny, czyli mniej więcej wykonujemy zawsze te same czynności, jest to procedura dość powtarzalna. Natomiast w przypadku witrektomii zwykle jest inaczej. Każde oko jest inne i właściwie na bieżąco chirurg musi jak gdyby planować zabieg i korygować postępowanie w zależności od panujących wokół warunków. Więc nie ma dwóch dokładnie takich samych witrektomii. Często pojawiają się jakieś niespodzianki, które trzeba na bieżąco planować i myślę, że przede wszystkim tutaj jest wiedza, doświadczenie ma w tych przypadkach spore znaczenie. Oczywiście sprzęt powinien być również jak najlepszej klasy, tak żeby ten chirurg mógł swoje umiejętności jak najlepiej spożytkować, wykorzystać. Do tego potrzebny jest sprzęt, ale oczywiście człowiek jest na pierwszym miejscu i nie ulega to żadnych wątpliwości.